Witam wszystkich serdecznie. No najpierw chciałbym złożyć gratulacje dla piłkarzy i dla całego sztabu. Trudny czas, wiele podróży, bardzo długie podróże. Z 32 godziny w autokarze spędziliśmy. Na pewno nie było łatwo doprowadzić zespołu do tej regeneracji optymalnej, co myślę, że w niektórych momentach było widać, że niektórzy gdzieś tam już bardzo mocno odczuli, bo mało zmian zrobiliśmy w tych trzech meczach, jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę. Dlatego brawa dla chłopaków, że po dwóch porażkach, takich minimalnych, gdzie byliśmy strasznie zdenerwowani tym, co spotkaliśmy w Suwałkach, co spotkaliśmy w Poznaniu. Mieliśmy bardzo duży niedosyt i taką złość sportową i mówiliśmy tutaj o tym, że po prostu trzeba to przekuć w sukces, czyli w zwycięstwo u siebie na stadionie, tutaj przed własnymi kibicami i po prostu jest to najlepszy moment. I dlatego jeszcze raz gratulacje dla całej drużyny i sztabu, bo wytężony czas pracy, w tydzień rozegraliśmy 3 mecze, dużo podróży, tak jak powiedziałem, a jeszcze wiadomo, po dwóch porażkach nie jest, można sobie opowiadać, że ładnie graliśmy, przeważaliśmy, dużo strzałów, dużo sytuacji, no ale co z tego, jak nie było punktów i dlatego cieszę się, że to zwycięstwo odnieśliśmy u siebie, a żałuję, że w tamtych meczach nie zdobyliśmy żadnych punktów, dlatego na bazie tego chcemy to doświadczenie zbierać i wiedzieć, jak się jeszcze lepiej organizować do tych meczów wyjazdowych. No i po prostu, a przede wszystkim pracować dalej nad skutecznością. To raz. No dwa, myślę, że graliśmy dzisiaj z bardzo dobrym przeciwnikiem, dobrze zorganizowanym, szczególnie jeśli chodzi o te działania ofensywne, bo wczoraj przeprowadziliśmy analizę indywidualną zawodników, tak jak Thiago, tak jak Omar Hajdary, tak jak Łukowski czy Handlik. To naprawdę są zawodnicy, którzy mają błysk, potrafią znakomicie grać w ataku, co myślę dzisiaj było to widać. Ale gratulacje, tak jak jeszcze raz wracam do tego, że moi obrońcy i moi piłkarze potrafili skutecznie przeciwdziałać temu, a jeżeli nawet się nie udało, to na posterunku stał Martin i na pewno w kilku sytuacjach dzisiaj pomógł. Dlatego bardzo cenimy to zwycięstwo, bo wiemy, że Olimpia po dobrym meczu przegrała w Mielcu. Gdzieś u siebie teraz też minimalnie przegrała. Chce grać w piłkę, chce kreować tę sytuację, jest zespołem grającym na tak. Dlatego cenimy bardzo to, bo to był bardzo trudny przeciwnik, bardzo wymagający. No i z tego trzeba się cieszyć, że właśnie wygraliśmy. Bardzo dobrze byliśmy zorganizowani w każdej fazie tego meczu, jeśli chodzi o przejście do obrony, do ataku. Chcieliśmy używać dzisiaj trzech wariantów, takiego 1-4-3-3, 1-4-2-3-1 i 1-3-4-3 w ataku i z tego jestem zadowolony, że mój zespół to wykonywał i naprawdę płynnie zmieniali. Jeżeli jedno nie wychodziło, to szybko korygowali na drugie. Dlatego z tego jestem bardzo zadowolony. No i z ilości znowu oddanych uderzeń, stworzonych sytuacji, bo wiemy, że to zwycięstwo mogło być bardziej okazałe. I dlatego mówię, cieszymy się, z pokorą podchodzimy dalej do tej pracy, którą wykonujemy. No mówię, ale cieszę się, że ucieszyliśmy też kibiców tutaj w Bielsku i po trudnym meczu wygraliśmy u siebie w domu. Tak jak podkreślam, z trudnym zespołem, ja jestem pełen podziwu dla mojego serdecznego kolegi Mariusza Pawlaka, bo jeszcze razem graliśmy w piłkę w jednej drużynie i odnosiliśmy m.in. w Olimpii Grudziądz sukcesy, bo awansowaliśmy 2 razy do ligi wyżej. I podziwiam Mariusza, że po awansie, po tylu zmianach, bodajże 8 chyba z pierwszego składu ze zawodników mu odeszło, potrafił zbudować jeszcze tak silny zespół i tak groźny, który skutecznie gra w tej lidze, dlatego może teraz wpadł w jakąś tam serię 4 porażek, ale mówię, jest to bardzo groźny zespół i ta jego praca chyba pokazuje, że kilku zawodników zostało transferowanych do tej ligi wyżej i Olimpia zarobiła pieniądze, dlatego mówię, cieszę się, że Mariusz tak dobrą pracę wykonuje w Grudziądzu, ale z drugiej strony cieszę się też, że to my dzisiaj wygraliśmy i ten nasz taki przyjacielski, koleżeński pojedynek udało się nam wygrać, dlatego
mówię, cieszę się bardzo, a mówię, podziwiam Mariusza za tą pracę, którą wykonał w tak trudnym momencie dla siebie. Także to wszystko.